Także moje nominacje. Recenzje pana Szczupa. Ach, Boże Święty, czy oni przestaną mnie do czegoś tam nominować? Zaraz oficjalna Hot 16 Challenge jeszcze mnie dorwie, więc wtedy będzie. Ja... No to lecimy. Several days later. Tak więc oto jest mój mocek na Hot Moc Challenge i zostałem nominowany do tego Hot Moc Challenge przez Klockopedię. Trochę mi się pomyliło, powiedziałem na wcześniejszym filmie, że przez plastikowe recenzje. Moja mea culpa. Moja mea culpa. No wybaczcie. Ale nie wybaczę wam, jeżeli ktoś będzie robił... Że o, to nie jest mocek, że to jest bardziej taka ewolucja mocka, że nie został stworzony od podstaw, no i tego szmegels, fą, inne takie rzeczy. Na swoją obronę chciałbym powiedzieć, że cicho siedźcie, a na drugą swoją obronę chciałbym powiedzieć, że sam ten challenge jest ewolucją innego challenge'u, z jeszcze innego challenge'u, tak więc taka ewolucja mocka jak dla mnie idealnie. Tak więc jak widzimy, Ford piłki Wilsona nieco ewoluował, nieco się powiększył o taką oto celę więzienną, którą nazwałem imienia Wosiu Briggs. I nie, to nie jest początek kolejnej dramy. Wosiu Briggs pozwolił, jest nawet ucieszony, że miał swój wkład w to, gdyż ten element bardzo mi potrzebny został właśnie przesłany przez niego. Tak więc, jak widzimy, troszkę się tutaj pozmieniało. Przede wszystkim mamy tutaj dźwig. Jakby to nawet pan Robert Makłowicz powiedział. Dźwig. I uznał, że jest on bardzo potrzebny. Każdy szanujący się fort z Lego takiego to posiadał. Czy to Eldorado Fortress, czy też ten nieco nowszy fort z 2009 roku. Tak więc jak widzimy, jest to o wiele większa już makieta, taka nieco może mini makieta, ale dla mnie jest to największa rzecz gabarytowa, jaką stworzyłem. I jestem z tego bardzo zadowolony. Jak już wspominałem, przy samym forcie, taki jestem jeszcze bardziej zadowolony z tym więzieniem dla jakiegoś pirata, ale o nim już za moment. Tak więc zacznijmy może od tego, co się zmieniło w samym forcie. Mamy tutaj taki ładny zegar. Myślę, że on się ładnie tutaj wkomponował. Daje takiego fajnego klimatu. No i idziemy do góry. Mamy tutaj właśnie ten oto dźwig. Nie jest on obracany, jednak myślę, że z tej strony najbardziej on pasuje. Nie blokuje on wejścia do tego gabinetu naszego gubernatora, ani tym bardziej widoku jednego z żołnierzy przez to okno. I możemy na spokojnie kontrolować wysokość. Więc jest to dosyć bardzo ciekawa funkcja zabawowa. Możemy tutaj oczywiście podczepić inne rzeczy, jak na przykład łup ze skarbem, albo jakieś towary, które są potrzebne do funkcjonowania w tym forcie, czy to wyposażenie w postaci broni, czy też być może jakieś jedzonko. Tak więc idźmy dalej, mamy tutaj pomost, takie bardzo ładne przejście pomiędzy fortem a tymże więzieniem. No i mamy tutaj idealną przestrzeń, w której może na przykład przepłynąć niewielka łódeczka, czy to piratów, którzy chcą odbić naszego kompana, czy też być może właśnie kolejny żołnierz do fortu. No i może lekko obróćmy. No i jak widzimy, mamy tutaj
cały czas praktycznie bez zmiany. Nadal mamy tutaj kufor ze skarbem, jakiś pistolet w razie potrzeby, opuszczaną właśnie drabinę. No i mamy też na wyposażeniu taki oto lampion na górze, który myślę, że jest tam bardzo potrzebny. No i z tej strony mamy kratę więzienną, która to jest jedną z elementów zabawowych. A mianowicie została ona nieco lekko zmodyfikowana, tak aby bardzo łatwo było można wybić ścianę, czy to od wewnątrz, czy też od zewnątrz. Trochę siły i już nasz więzień może pryskać ze swojej celi. Teraz powróćmy jeszcze na moment do przodu. No i mamy tutaj jeszcze celę więzienną, która się otwiera. No i pirata. Myślę, że całkiem ciekawego ma on tą rudą brodę z minifigurek kolekcjonerskich jako dodatkowy element. Ten element torsiku, który przyszedł również z tymi drzwiami. No i jest on zakuty w kajdany. Myślę, że wygląda on całkiem ciekawie. No i oczywiście mamy tutaj z tej strony już wybitą kratę. No i jedynie przyjrzyjmy się celi. Jest ona bardzo prosta. Mamy tutaj łóżko. Mamy jakieś kości po poprzednikach. No myślę, że całkiem ciekawie. Jeszcze się może rozejrzyjmy w tym gubernatorskim pokoju. Jak widzimy, mam tutaj klucze do więzienia oraz jakieś tam dodatkowe elementy, nieotwarte listy. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na te beczułki. Są one moim zdaniem całkiem ciekawe i świetnie się sprawują jako właśnie miejsce na jakąś broń, czy to szable, czy też pistolet, lub być może kajdany, które są potrzebne tu i teraz. Tak więc dziękuję bardzo Klockopedia, informacje o klockach 2.0 za nominację. Nie czuj żadnej satyry, żadnej ironii, ani tym bardziej sarkazmu w tej wypowiedzi. Więc teraz przyszedł czas, żebym ja wybrał kolejnych przegranych, znaczy wygranych, znaczy kolejne ofiary, znaczy kolejnych szczęśliwców. No i zacznę od tego, że gdyby nie włościł Bricks, to pewnie ten moc szybko by nie został ukończony, tak więc włościł Bricks, pokaż co potrafisz! No i myślę, że plastikowy świat Benego niezbyt chętnie przystąpi, poczuje się w roli otwórcy Hot, ukośnik brzydkiej szesnastki. Tak więc plastikowy świat Benego, pokaż nam jakiegoś ładnego mocka. Pokaż. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.